Cześć, a więc lecimy sobie dalej. Poprzedni odcinek był dość długi, tak więc zobaczymy, co tym razem się wydarzy. Jak widać, Lara jest w dziczy. Tak, w dziczy. Tu mamy ognisko. Może sobie coś ulepszymy. Co my tu mamy? Umiejętności. 6 punktów, tak więc zdałoby się coś ulepszyć. Tylko jeszcze nie wiem, co czekajcie. Coś może z odporności da się, czy nie? Jak to było? Dobra, to mamy. Odporność na ból. Nieczyste chwyty. Oślepiaj wrogów piachem. Ta reszta jest zablokowana, więc sobie ulepszymy to. Opanuj. Jak widać, Lara coś tutaj sobie gada. Ale na razie mniejsza z tym. Niech sobie gada, dziewczynka jest... Pewnie jest przestraszona. Dobra, co my tu mamy? Coś jeszcze ulepszymy. Pewny strzał. To sobie opanujemy. Mamy trochę tych punktów. Więc czemu by tego nie opanować? Tu wszystko mamy zablokowane. I chyba jeszcze tutaj coś możemy. Czekajcie. Kolekcjoner kości. A w sumie wszystko już możemy. Dobra, opanujemy sobie to. Opanujemy sobie tak. Gratulacje, naciśnij F, gdy jesteś w pobliżu wroga, by uderzać czekanem. Spoko. Dobra, jeszcze to sobie opanujemy. Warto wykorzystywać te punkciki. I jeszcze coś tu jednego mamy. Wyszukiwanie naboi oraz orientacja w terenie. Dobra, weźmiemy sobie wyszukiwanie naboi. Zawsze może się przydać. I na razie nam to wystarczy. I może coś ze sprzętu sobie kupujemy. Łuk. Co byśmy sobie tu ulepszyli? Może łuk do końca? Mamy już wszystko? Nie, z łuka już mamy wszystko. Więc może coś z małego pistolecika tak by się nam przydało. Kupujemy sobie to. Tak, hamulec wylotowy. Nowe ulepszenie zainstalowane. Super. Osłona chwytu. Magazynek jest łatwiejszy w montażu, co skraca czas przeładowywania. O, też fajna sprawa. I to nam na razie starczy. Tak więc wyłazimy z ogniska. Trochę żeśmy ją ulepszyli. I idziemy do przodu. W którym kierunku? Gdzieś tam, dobra. Jest zamek królika. Ustrzelimy go? Czekajcie. Biedny króliczek. Patrzcie, prosto w łeb. Jest, mam cię, gnajko. Dobra, podniesiemy sobie króliczka. I wzięliśmy z niego surowce, tak? Surowce z królika, fajna sprawa. Ale mniejsza z tym. Zawsze byłem dobry dla tych królików i innych zwierzątek, ale no postanowiłem jakiegoś ubić dziada. Nie zawsze można być w dziczy dobrym, nie? Trzeba walczyć. Wow, słyszę odgłosy. Dobra. Więc po cichutku i zdałoby się ich wybić. O, czekajcie. Dobra, zabijemy go. 1-0 dla mnie. 2-0 dla mnie. What the fuck? Wilki! Mam cię, wilczku. Dziwne, trafiłem w takiego wilka. No, no, no. To mi się udało. Tu jest ich jakiś obóz. Jest tu ich strasznie dużo. Więc w sumie i tak dobrze, że zacząłem strzelać, bo i tak... I tak by mnie znaleźli. Oż ty! Dobra, po nim. I kolejny wilczek. Jest ich tu strasznie dużo, tak więc rozmowa z wami będzie trochę cięższa. Ale mam nadzieję, że wszystkich ich wybijemy. Widzę ich w miarę po tych latarkach. Ła. Dobra. Oni gdzieś tu są blisko. Tu jest kolejny, jak widać. Prosto w łebek. I ktoś tam jeszcze jest z daleka, ale to zaraz się nimi zajmiemy. Najpierw zdałoby się tych poprzeszukiwać. Wow, jak widać, ktoś tam z daleka strzela do mnie. Ale to zaraz Lara do was podejdzie, nie martwcie się. Wow, tu sarna leży. Dobrze, że oni mają te latarki. Więc łatwo można ich... Wow, drzewo strzelam. Łatwo można ich zdejmować. Wow, za jednym strzale dostał? Wow, 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 nie wywołuj wilka z lasu! Dobra. I ktoś tu we mnie rzucił koktajlem. Te trochę ulepszenia się jakby nie było przydają. No wyłaź z tego kamienia. Wyłaź! Dobra, po nim. No więc możemy spokojnie iść w ich stronę. Gdzieś tu jest mostek, tak? Jest, widzę mostek.
Więc no dużo ich strasznie tu było. Było ich tu strasznie dużo. Jakoś żeśmy sobie dali radę. Mam nadzieję, że to już tyle. Więcej ich tu nie będzie. W którą stronę mam iść? Czekajcie. Wow, patrzcie, nawet... Nawet mój zmysł mi nie podpowiada, gdzie mam iść. A, gdzieś tam, do góry, dobra. Dałoby się tu pozbierać rzeczy po nich, ale nie chce mi się ich trochę szukać. Tu mamy ognisko. Może wejdziemy sobie do domku w gościnę. Tak, tu mamy mięska, strzałki, surowce wtórne. Ryby nawet gdzieś tu wiszą. Szkoda, że nie mogę brać ryby. Idziemy tam... Łach, do góry, no. Laro, przeskakuj. Idziemy gdzieś tam do góry, gdziekolwiek to jest. I słyszę kolejnych ludzi. Tam są strzały. Czekajcie, idę sobie po strzały, tylko... Żeby oni mnie nie zobaczyli. No, cofajcie się, sio. Dobra, mniejsza z tym, ja sobie pozbieram to. Tu bym mógł w sumie to wyważyć, ale... Ale nie chcę ich płoszyć, ale w sumie i tak muszę ich zabić. Czekajcie. Jeden, dwa... Trzy, dobra, wszyscy. O fuck, ich jest więcej niż myślałem. Jejku. Gdzie jest mój pistolet? Dostał. Tu jest gdzieś kolejny. O! Pięknie. I rzucili we mnie... Rzucili we mnie koktajlem. Co mnie nie zadowala. Dobra, wszyscy? Twardziel! No i pięknie. Dobra, teraz by się zdało otworzyć te drzwi. Tylko nie wiem, czy mi się to uda. A, udało się, dobra. Może wilczki przeszukamy? Teraz mogę ich obdzierać ze skóry. Normalnie czuję się jak w gotiku. W gotiku coś takiego się chyba dało. No i mamy tutaj, wow, jakiś kufer. Co my tu mamy w tym kufrze? Ulepszenie broni jakieś, wow. Dobra, mniejsza z tym. Tu nic więcej raczej nie ma. I możemy spokojnie iść tu na górę. Więc no, ta dzicz mnie wkurza trochę, ale no nic. Muszę ich przeszukiwać, bo mam strasznie mało amunicji. Mamy kolejnego ludka, kolejnego i kolejnego. Może zapalimy sobie pochodnie, co wy na to? No zapalaj. O, pięknie, pięknie, Laro. Widzicie, jaka posłuszna? Mamy tu jakieś wodospady. I drzwi do wyważenia. Czekajcie, przeładuję sobie tą małą broń. Ale szybko przeładowywuję, normalnie sprytna dziewczynka. I wyważamy. Strasznie liche te drzwi teraz robią takie. O, patrzcie, czaszka, patrzcie, jaka twarz, łe. Fajnie dosyć wygląda. I co my tu mamy? Coś tu wisi. Jeleń! Wow, jeleń. Dobra, wejdziemy sobie na górę. Z góry będzie wszystko lepiej widać. I nawet tak trzeba. Wow. Wilki mają w klatkach. Jakby się tam dostać? No dobra, mamy tu skałkę wspinaczkową. Więc może mi się uda po niej. Tylko jeszcze nie wiem, jak tam mam doskoczyć. Huh. Co by tu zrobić? Co by tu zrobić? Naprawdę nie wiem. No właśnie. Nie wiem, jak mam to trochę zrobić. Czekajcie, są tu jakieś podpowiedzi? No nic innego tu mi nie przychodzi do głowy. Ha. Huh. Tego się nie da obrypać. O, tu jest, dobra. Nie wiem, co mi to dało. A, takie coś. Patrzcie. He. Pięknie. Jednak są tu jakieś zagadki. Nie takie skomplikowane, ale czasem mogą mi sprawić trudność, jak to mi. Wiecie, podczas nagrywania też jest większa presja, aniżeli się samemu przechodzi. Ale już jakąś tutaj wprawę mam. Wow, i na dupce to, co Kamil lubi najbardziej. No i na szczęście nie spadłem. Teraz możemy sobie iść fajnymi zakamarkami. Strasznie lubię takie przejścia wąskie. Bo to fajnie wygląda. Tak więc gra jest perfekto, według mnie. Hmm. Tam jakieś zwłoki leżą, tudzież kości, z tego co widziałem. Ale zaraz się pewnie dowiemy. Wszystko tu się zawala. Nietoperki! Nietoperek! No strasznie ich dużo. I akurat skończyły przelatywać, jak ja przestałem iść. Nie wiem, w którą stronę idziemy. Ale dobra, idziemy za nietoperzami. Do wyjścia. Miasto ubogich. No, coś dla mnie.
Wszystko się jara. Aha, to są te szczątki tego miasteczka chyba wcześniejszego, co żeśmy z niego uciekali. I musimy się dostać bardzo daleko. Czyli najpierw zjedziemy sobie, na linię. Więc znowu się zapowiada dosyć długi odcinek. Nie mogłam się z wami połączyć. Właśnie dotarliśmy na plażę. Wow. Jest mocno zniszczony. Bez odpowiednich narzędzi możemy mieć problem z doprowadzeniem go do stanu używalności. Super sprawa. Przydałaby nam się pomoc. Zobaczcie, co da ci radę zrobić. Ja już idę. Ale to też jest dziwna sprawa, że oni mnie tak zostawili, sobie poszli sami na plażę. Aż tam muszę się znaleźć zejście na plażę. I znowu mamy, patrzcie, jaki fajny zjazd. Normalnie coś czuję, że tu będzie strasznie dużo ludzi. I dupcia. Dobra, i teraz musimy się dostać... tam. No nie wiem, skoczymy na tą linię, może się nie zabiję. Na szczęście się nie zabiłem. Mam nadzieję, że nikt mi tu nagle nie wyskoczy i nie powie, Laro, mam cię, urwę ci linę, czy coś ten deseń. Ale już jesteśmy blisko, mam nadzieję, że plaża jest tam w dole. Fajny wyciąg. Normalnie czuję się, jakbym miał zjeżdżać zaraz na nartach. Dobra. I spadamy. I czyżbym musiał teraz iść tu? No tak. Tylko nie wiem, czy się uda mi złapać. No dobra, spróbujemy. No niestety, Ilara, patrzcie, bum! Trzeba było poczekać, aż coś tak wyprostuje, ale lubimy przecież zabójstwa w tejże grze, bo są dosyć efektowne z takiej wysokości. Więc próbujemy ponownie. Czekajcie, niech to się obróci. Spróbujemy na to wskoczyć, tylko nie wiem, czy mi wyjdzie. Teraz czekaj. Ciach. Idealnie, coś licho to wygląda, dosyć to zardzewiałe. Ale najwyżej spadniemy sobie. Gondola. No i spoko. Mamy piękne widoczki i Kamil sobie pojechał w siną dal. Jesteś tam? Alex mówił, że już schodzisz. Tak, zjeżdżam właśnie. Na miejscu. Muszę ci coś powiedzieć. Jesteś w ciąży. Muszę ci coś powiedzieć. Co się dzieje? Cokolwiek powoduje te burze, cokolwiek nie pozwala nam opuścić tej wyspy, znajduje się w klasztorze. Jesteś pewna? Kurde, będziemy musieli pewnie wrócić do tego klasztoru. Pomogę Reyes naprawić ten kuter, ale potem ruszam w głąb wyspy. Ajajajajaj. To mi się nie podoba. Po prostu mi zaufaj. Tak więc będziemy odwiedzać miejsca, w których już chyba byliśmy. Na siebie. Ale na szczęście... Udaj się do obozu rozbitków, ale na szczęście najpierw musimy naprawić kuter. Patrzcie, jaka tu mgła, normalnie nic nie widać. Ale jesteśmy już blisko. Ciekawe, czy bym mógł wjechać na samą górę stamtąd, co przybyłem. W sumie nawet nie wiem, gdzie się teraz udać, bo jest tu tyle tych rzeczy. Wow! Aha. Więc nasze coś się zatrzymało. Tam mamy coś. O! No i musimy schodzić niestety. Bzią! Takie zjazdy też w sumie lubimy. Tu coś mamy. Chociaż jestem pewny, że na razie nikt mnie tutaj nie zaatakuje. Tylko gdzie dalej? Dobra, gdzieś tam. Tylko nie wiem, czy muszę wejść wyżej, czy też nie. Bo nie widzę, w co bym mógł tu strzelić zbytnio. Więc chyba jednak trzeba wejść wyżej, moi mili państwo, i to chyba po tym. Wspinamy się, ale naprawdę, scenaria mi się podoba, lubię takie widoki. Chociaż przeważnie spadam z wysoka i się zabijam, ale lubię, tak. To coś dla mnie. O, jakoś tak dziwnie kamera przez chwilę się zmieniła, jakby ktoś miał mnie zaatakować. W sumie to są dobre miejsca do obserwacji. Idealnie by się stąd strzelało ze snajperki, ale tak, masz rację, Laro, jest za cicho i pewnie jak zjadę, patrzcie, to coś się stanie. Jak ona powiedziała, że jest za cicho, to już jest... Wow, coś nie tego. Myślałem, że już nie trafia na tą linię. O, wiedziałem. I bum, i bum. Dobra, podpalimy. Wow, sobie strzały. To wybucha, czy nie? Pięknie wybuchło. Mamy tu kolejnych. Oni mają strasznie dobre bronie. Wow, fuck. Patrzcie, jak go trafiłem idealnie w locie. Tak więc, no nie wiem, którego atakować trochę. Ale jest tu ich strasznie dużo. Bum! Wszystko wybucha wokoło i Lara zaraz ginie. Tak, jeszcze dynamitem we mnie.
No i niestety mnie zabili, tak. Zdałoby się chyba zacząć strzelać do nich ze zwykłej broni, aniżeli z tego łuku. Mam jakąś broń? Mam shotguna. Tylko shotgun... Wow, nie jest zbytnie pomocny. Więc zaczniemy strzelać z tego. I łapcie! Bum! Też super sprawa. I dostał prosto w łeb. No tylko, że oni ciągle tu zjeżdżają i to mnie niepokoi. Wow, chodź! Dobra, po jednym. Albo i raczej nie. Więc no strasznie mam mało tej amunicji, żałuję, że nie zbierałem. Bo oni podchodzą coraz bliżej, ale jak dostają w łeb, to już od razu jest po nich. Wow! Jakim cudem on podszedł tak blisko? No i mamy kolesia z karabinem maszynowym. Gdzie on jest? Wow! Co my tu mamy? Polecieliśmy trochę w dół. Jedyny plus, że być może... Ach, nie będę musiał walczyć z tym ziomkiem od karabinu maszynowego. I to mi się podoba, ale nie wiem, co mam zrobić. Czy iść do góry, czy iść w dół. Dobra. Więc jakoś może to przejdziemy. Jak mam z nimi walczyć? A, na szczęście polecieli. Tylko teraz trochę się odsłoniłem. No właśnie, przestań, bo wszystko się zapadnie, idioto. Ale mam nadzieję, że uda mi się tak. Udało mi się wydostać. Tylko on ma karabin maszynowy i to będzie trochę problem, ale może uciekniemy. Uwaga. I piękny skok. Tylko co z tego? Tak, inteligentny jesteś. O, ale wielkie coś zleci na dół, patrzcie. Niestety razem ze mną. Ajajaj. Ale bym wyłapał jakąś beczką w łeb. Tak więc jest, udało mi się wydostać na jakiś... Ach, stały teren, albo raczej się mylę. I lina. No i fajniusia sprawa. Shift. Okej, udało się. Teraz w odpowiednich momentach trzeba naciskać tenże shift. Ale wiem w których spowolnieniach, tak więc... I pyk. I na dupce! Jo! O kurde, puściłem się źle, dobra. W sumie wodą też by mogła spłynąć, więc nie wiem, o co jej chodziło. Ale dobra, jeszcze raz. Za dużo razy shift naciskałem. Teraz. Teraz. Uwaga. Teraz, pięknie. Shotgun. I lecimy. Uwaga, teraz. I nie wpadnę już do wody chyba. No w sumie i tak wpadłem do wody wtedy, więc nie wiem, o co jej chodziło. No to samo wyszło. Ale cieszy mnie to bardzo, że nie musiałem walczyć z tym karabinem maszynowym, bo to by była dla mnie udręka. Ale fajnie, fajnie. Jesteśmy już chyba na miejscu. Tu jest jakiś pomost. Tak więc wyjdziemy sobie na niego, Laro. Cała reszta. Reszta znalazła łatwiejszą drogę na dół. No pewnie tak. A tutaj co? A tu jest, Boże, przerwa w ścianie, nawet nie widziałem jej. Tak więc fajnie, jako tako nam się udało przejść to. Tylko tu jeszcze coś dla nas czeka. Statek tam jakiś, wow. Udało się. No ja myślałem, że tu będzie jakaś przyjaźniejsza atmosfera, a tu jak widać jest dużo różnych dziwnych rzeczy. Dobra, rozwalimy to. I tam chyba oni są, tam widzę jakieś ognisko się pali. I być może oni się tam znajdują, poczołgamy się trochę tak. I zobaczymy, co nas tam czeka. Mam nadzieję, że nie jacyś złodzieje, którzy chcą mnie zabić, tak. Tu jest w ogóle burdel, jakieś statki, co to ma być? Siemanko, jesteście tu? Słyszę, jak ktoś próbuje silnik odpalić, wiecie? Tak więc pewnie to oni. Ja sobie tu pozbieram jeszcze rzeczy. Tak, chcę odpalić statek. Siemanko, ziomki. Co tam? Sam. Jestem. No jest moja dziewczynka. No jest moja dziewczynka.
Alex będzie zawiedziony, że to przegapił. Gdzie on jest? W drodze na Endurance poszedł po narzędzia Reyes. Johna, sprawdź ten podnośnik. No więc fajnie, że już jako tako mamy statek. To chyba taką nasza łódkę. Najlepsza szansa, nie? Musimy spróbować. Tylko jeszcze wiesz, musimy wrócić do... w głąb dżungli. Dobra, co mam robić? Pomóż mu. Wrócimy jeszcze w głąb dżungli, aby coś tam właśnie zrobić, nie? I to mnie niepokoi, bo tak już byśmy pewnie się stąd wydostali. I dupa. Żeby to w miarę swobodnie unieść, będziemy potrzebować wielokrążka. Wielokrążka? Jakie ono słownictwo ma? Racja. Może spróbuję go złożyć z kilku bloczków. Na tamtym wraku wciąż jest taki lunek. Może coś znajdę. Bądź ostrożny. Fajnie, będziemy musieli się wybierać na statek. Dobra, to jeszcze się wybierzemy w tym odcinku. Tak więc mam nadzieję, że raz, dwa nam to zajmie. Tylko nie wiem, jak będę... A, dobra. Ścieżka jest w miarę prosta. Więc idziemy. Więc fajnie, że jeszcze się nie wybieramy w głąb wyspy, bo bym musiał przerwać odcinek. A do statku jest całkiem... Och, niedaleka droga. Chyba, że spotkamy tam wiele problemów. Nawet linę ktoś tam zaprzęgł. Tak więc znowu będziemy mogli się tam przenieść. Fajny sposób. Co my tu mamy? Nie ciekawego. Myślałem, że coś fajnego znajdziemy. Dobra, tu mamy nasze zasoby. Jedna trzecia broni maszynowej. No, fajnie. I bum. Tu mamy skałkę. Ciekawe, czy się teraz złapie. Udało się. I musimy znaleźć coś w tym wraku statków. Nie wiem, czemu zawsze Lara się sama wybiera w takie zakątki. Ale być może chociaż nikt nas tu nie zaatakuje. Chociaż śmiem w to wątpić. No i właśnie, jest tu ktoś. Może po cichutku go zabijemy, chociaż nie. Dobra, dostał pięknie w łeb. Gdzie to jest? Gdzieś tam u góry, dobra. Ten też dostał w łeb, pięknie. Więc no, chociaż jestem pewny, że raczej dużo ich nie będzie na takim statku. Więc tyle radochy z tego mamy, dobra. Teraz tutaj. Teraz boczkiem i te statki już się kończą, więc pewnie będziemy musieli się przemieścić na inny wrak. Ale zaraz wszystko się okaże. Dobra, skok w bok. Ale chociaż podoba mi się ta sceneria, bo jest wszystko... Wow, dobra. Przejrzyste. Skoczyłem nie w tą stronę. Patrzcie. Piękne zabójstwo. Dostała kamienie w łeb. Kurde, od tego momentu. Przez to robi mi się odcinek dłuższy. Właśnie przez takie rzeczy. No i teraz poszło mi to mniej sprawnie. On żyje? Nie żyje, dobra. Przez jedną głupotę poszło mi to... Wow! Żyje! Ty dziadu! Dobra, teraz mi trochę gorzej to poszło, ale mniejsza z tym. Przez jedną głupotę, widzicie. Tak więc trzeba uważać, co się naciska, bo ja tak jestem w gorącej wodzie kąpany. I czasem coś mi się nie udaje. A raczej często mi się coś nie udaje. O, widzicie? Już bym przeskoczył, a nawet nie zauważyłem, że trzeba iść wyżej. Tak więc... Kami się zgubi. I teraz do góry, dobra. I gdzież mamy się udać? Tam jest. Gdzie? Tutaj? Gdzie on jest? To mewa. Ja nie wiem, gdzie ona go widzi. Gdzie ona go widzi? Lul. I co ja miałbym teraz zrobić? Tu jest mewa, a wielokrążka ni huhu tu nie widzę. Widzę tutaj to. Widzę tutaj żagiel. No nie mówcie, że to jest na żaglu. Ej, no nie widzę tu tego. Więc nie wiem, po co ja tu wchodzę. Tam jest, dobra, u góry, widzicie? Tylko nie wiem, jak miałbym go dosięgnąć. Okej. I mamy go. Tylko masz się trochę zepsuł. Ale mniejsza z tym.
Mogę sobie wziąć ten wielokrążek. Da-da! Ciekawe, gdzie go sobie wsadzi. Jest dosyć ciężki i duży. No, schowała jak zwykle w kieszeń. Dobra. Wróć do Jonathan z wielokrążkiem. Do Johna, chłoże. Jonathan już sobie sam wymyśliłem. Wow, nawet ich nie zauważyłem. Oła! Tak więc ja wracam. Wow, 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 wow. Zdychaj. Dużo ich tu strasznie, chociaż nie. Przesadziłem. Wow, 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 wow. Głupiś czy nienormalnyś? Ale fakt, udało się, udało się. Nawet ich nie zauważyłem, tak odruchowo szedłem szybko. Dobra, przeszukamy go, tylko nie wiem zbytnio jak on się stąd wydostać. Tutaj jakoś? A, tu jest linka, dobra. Uwaga, teraz będziemy musieli odpowiednio spaść. I pięknie, jesteśmy już blisko. Myślałem, że się utopię. Ja tu proszę, gdzie oni są tylko? Tak zapomniałem. Tam są, gdzieś do góry się przenieśli. Nawet widzę tu mojego ziomka, którego bym mógł zastrzelić. Raczej nie mógłbym, ale chciałbym. Dobra, piękna plaża. Ktoś chce się opalać? Super sprawa. Mam wielokrążek. Coś jeszcze mam ci przynieść? Mam nadzieję, że to już wszystko. Yo, ziom! Łapaj. Dzięki. To co taki... bez humoru. Co się stało? Alex już dawno powinien tu być. No, Alex się tam strzela z kimś. To doktor Whitman! No nie. Johna! Pomocy! Z kim on się strzela? Co, jakiegoś downa masz? Opętały cię duchy? Nie wiem, do kogo on strzelał. Może zaświrował, czy coś? Ilu ich jest? Nie wiem. Jest pan ranny? Nikogo nie widziałem. Pewnie ich wystraszyłem. Czuję się, jakbym przebiegł maraton. Ale ledwie się pan spocił. Chyba jestem w niezłej formie. On coś świruje, nie wiem co Możliwe, jeszcze. Możliwe, że przyprowadził pan ich do nas, tak jak w pałacu. Co? O nie, to nie tak, Laro. Złapali mnie, kiedy ty ratowałaś sam. O co tu kurwa chodzi? O, ta przeklina. Ostra kobieta. Wiedzieli, że tylko w ten sposób pozwolą tobie i innym żyć. Ja tylko próbowałem was ostrzec. Nie mamy na to czasu. Słuchajcie, nie wiem na czym polega wasz problem i szczerze mówiąc niewiele mnie to obchodzi. Tak więc doktorek ja coś kręci. Słuchaj, przysięgam, że jeszcze jedno słowo i powybijam ci te wszystkie śliczne i cudowne. Dość, dość tego. Doktorek jest problemem, odstrzelmy go. Jeżeli między sobą, już przegraliśmy. Racja. Dlatego uważam, że nie ma tematu. Jasne? Yes, sir. Jasne. Idę po Alexa. Gdzie miały być te narzędzia? W maszynowni. Słuchaj, on da sobie radę sam, Laro. Dobrze. W takim razie szybciej wrócimy. Dobra, ciekawe, gdzie byśmy mieli teraz iść. Nie wiem, czy kończymy, czy jeszcze wykonujemy tą krótką misję, o ile będzie krótka. Tudzież zadanie. Laro, poczekaj! Wow, ulepszony łuk. Proszę, weź ten łuk. Patrzcie. Trzymałem go dla ciebie, od kiedy go znalazłem. Jest mocny. Wystrzelona z niego strzała przebije niemal wszystko. Ale super sprawa, że mamy inny łuk, tak więc bardzo mnie to cieszy. Ale nie wiem, czy go teraz przetestujemy, czy też nie. Łuk bloczkowy, dalej. Dawać mi łuk bloczkowy. Nie no, to już chyba go ulepszyłem. Jakoś tak krzywo go widać. Dalej. Gdzie to jest? Tutaj jest, tak? Łuk ulepszenia, okej. I gdzie to jest? Strzały z napalmem. No to chyba chodzi o to, tak więc... ulepszamy to. Super sprawa, fajny łuczek, naprawdę mi się podoba. To mamy ulepszone czy też nie, bo tak jakoś krzywo to wygląda. Po lewo to mamy, tego nie mamy. Ale za mało surowców wtórnych. A szkoda. I co teraz? Co teraz? Gdzie byśmy mieli się udać? Tak na szybko. Tutaj? Możemy z nimi rozmawiać. Znalazłaś coś na rozluźnienie nerwów. Starą książkę o Robinsonie Crusoe. Dobra, stara książka o Robinsonie Crusoe.
A cóż, on w końcu uciekł ze swojej wyspy. Weźmy to za dobry omen. Dobra, porozmawiałaś z nią, porozmawiałaś. Teraz jeszcze z nim pogadamy. Laru, mam nadzieję, dobra, mam nadzieję, że rozumiesz. Spoko, rozumiem. Tylko nie wiem, gdzie miałbym teraz zbytnio iść. Nie ma czasu na rozmowę. Nie wiem, idziemy na ten kuter, zobaczymy. Wszystko zmontuję. Powinniśmy, o dobra, jest ono. Podczepić silnik i naprawić łódź. Będę potrzebowała narzędzi. Rób co musisz, ale mi je przynieść. A skąd mam ci je wziąć narzędzia, co? Przestań się kręcić i ruszaj do Endurance. Tylko ja nie wiem, gdzie są narzędzia. Tak więc szybko chciałbym znaleźć te narzędzia. Dobra, spróbujemy wyważyć drzwi. Być może gdzieś tutaj są. Dobra. Kurde, narzędzi tu nie widzę. Jakaś książeczka po raz kolejny. Tak, ale nie mamy czasu jej czytać, mniejsza z tym. Łuk mamy nowy i to mnie cieszy. Tylko nie wiem, gdzie mogłyby być te narzędzia. Czekajcie, może gdzieś tam w dole. Tam jakiś dzik jest, lol. A dzik! Dobra, zabijemy tą dziką świnię. I to jest niby lepszy łuk. Czy ta dzika świnia mnie wkurza? Dobra. Obrobiłem świniaka. Ła, co to ma być? W sumie tam by mogło coś być, a strzały z napalmem. Tylko jeszcze nie wiem, jak je aktywować. Nie wiem, myślałem, że to uda mi się podpalić, ale na razie mniejsza z tym. Tu coś mamy i tu coś mamy. Dobra, jeszcze przyciągniemy to. No. Muszę znaleźć coś mocniejszego. Muszę znaleźć coś mocniejszego. Tylko do czego? Co do czołgu to przyczepimy? Ha. Nie mam pojęcia do czego, byśmy mogli to przyczepić. Ha. Do wykonania tych rzeczy potrzebny jest nowy sprzęt. A no właśnie, potrzebny jest nowy sprzęt. I byśmy musieli to właśnie ulepszyć, ale no na razie to trudno się mówi. Tu nic nie ma. Wow, strzelba, strzelba, strzelba. Tu nic więc takiego fajnego nie widzę, ciekawego. Więc nie wiem, skąd bym mógł wziąć... O, coś mi się pojawiło, jest. Jest gdzieś bardzo tam daleko. Tak więc szybko jeszcze się tam przejdziemy, żeby odcinek znowu nie był za długi. O kurde, daleko trochę. Grobowiec w pobliżu, ale nie chcę grobowca żadnego. Nie interesujemy się śmiercią. Więc szybko tam podlecimy sobie jeszcze po te narzędzia, o ile one tam są. Jeszcze nie wiem zbytnio, jak to zrobimy. No dobra, chyba już wiem. Łuk, bluczko, strzela jej strzałami z liną w kropowate coś. Dobra. Fajnie, ulepszyli mi. Dobra, tak więc skaczemy. Trzeba będzie się tam wbić. Tu jakaś boja nawet jest. Tak więc uwaga, wbijamy się. I gitarka. Dotrzyj do wraku, jak już tam. Zbliżam się do Endurance. Czego dokładnie potrzebujesz? Kurde, to aż gdzieś tam jest. Już zaczynaliśmy się martwić. Będę potrzebować klucza nasadkowego i reszty mojego zestawu. To jest bardzo, bardzo daleko. Dobra, biorę się do roboty. Lara idzie w twoją stronę. Powinieneś na nią poczekać. I co teraz? Nie, nie, dam sobie radę. Wchodzę, bez odbioru. Alex, co ty wyprawiasz? Nie wiem, jakbym mógł to zrobić teraz. Czy tą liną, czy też nie, ale dobra, możemy spróbować tą liną, tylko trzeba jakoś tam wejść na górę. Może na to wskoczę? Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale okej. Okay. Tu gdzieś mogliśmy się przyciągnąć. A nie wiem, co mi to dało. Dobra, przeskoczymy sobie, ach, wyżej. Jakaś skomplikowana dosyć droga jest tam do góry. Pyk. Udałko się. Wejdziemy na... Ojejku! Na skrzyneczkę! Prawie się zabiłem. No Laro! Nie rób mi tego! No patrzcie! Jejku, no ciężko na nią skoczyć. Dobra, jestem. Na szczęście się udało. Idziemy szybko po te narzędzia. Co jest tam u góry? O Boże, Jezus Maria! No i co powiem?
dowiedzieli. Co się tam dzieje? Na szczęście tu jest drabinka. O kurde, tu są strażnicy. Uwaga. I dostał w łeb. Tu jest kolejny. No, zdychaj. Dobra, dostał. Tylko nie wiem, jakbym zbytnio miał tam wejść do nich. Jest tu jakaś pomoc dla mnie? Dobra, spróbujemy jakoś naokoło. Być może jest tu takie wejście pod górkę. Ale zbytnio takowego nie widzę. Ajajajajajajaj. Tutaj też jest słabe podejście. Musimy coś wymyśleć. Tylko nie wiem, czy już teraz, czy w kolejnym odcinku trzeba będzie to przerwać zaraz. Tu żadnych takich skałek nie widzę do wspinania się. Dziwne. Dobra, coś tam podpaliłem, nie wiem po co. Tak, żeby skrzyneczka mi zleciała. Ale takowej na razie nie potrzebuję. Nie wiem, co bym miał tu strzelić. Tu nie podejdę, bo tu jest ślisko i zjeżdżamy na dupce. Tu coś mamy. To nie wiem, czy doskoczę. Ale doskoczyliśmy, dobra. 2/3 części łuku, super. Tak więc szybko tutaj przeskakujemy. I po drabince do góry. Wysoko są to narzędzia? Nie, już tu bliziutko, dobra. Więc to mnie cieszy. Jeszcze je zdobędziemy i wtedy sobie zapisujemy. Wow. Prawie. Okej. Let's go. Jesteśmy na samej górze. Nie było wcale ich tu tak dużo, wielu. Dotrzyj do wraku. O kurde, to aż tam. Ja nie wiem, coraz dalej to wszystko. Więc dałoby się to już zapisać. Wow, nie trafiłem. Kurde. Dobra, jeden zginął. I drugi jeszcze. No zdychaj. Dobra, po nim. Tylko, że już nie mam strzału. Nie wiem, czy doskoczę tu. No, udało się, dobra. Tu chyba nic nie ma w tych drzwiach. Ale sobie szybko zobaczymy. Bo nie ma czasu na pierdoły. Twarde dosyć te drzwi. Tak, tu mamy coś do zbadania. No badaj, dobra, mniejsza z tym. Takimi reliktami się nie interesujemy. Nie wiem, czy dobrze, że robię, że tu wchodzę w ogóle. Nie, to jest całkiem inne miejsce, wiecie? Czekajcie, to ja zejdę, zobaczę, czy będę mógł się tam dostać bez problemu. A jak nie, to najwyżej tutaj wrócimy. No, mogę. Dobra. Tutaj kogoś słychać. Zdychaj! Pięknie. I to jest aż tam. Kurde, uda się? Dotrzyj do wraku, tak, jesteśmy już blisko. No idź. I co teraz? Teraz trzeba strzelić gdzieś, ale ja nie mam strzał przecież. Ja pitole. Ale jaja. Skąd ja teraz strzały wezmę? Jednak będziemy musieli się cofnąć. I to nie jest dobry znak. Chyba, że gdzieś tu leżą w pobliżu. Więc się rozejrzymy. Jest tu gdzieś? Strzała? A mówiłem, Kamiś, zbieraj strzały. No i mamy wała. Tak daleko dojść, a nie ma strzału. Chyba, że nie. No on nic nie ma. Chyba, że od tamtych pozbieramy. Czekajcie, bo oni tu leżą. A oni strzałki mieli. Jeden, przecież ich tu dwóch było. Tu jest drugi. Mam strzały? Mam, jest, tak więc nasz plan chyba się uda. Na szczęście. I zapisujemy wtedy szybko, bo nie ma czasu. Nie chcę, żeby znowu odcinek był za długi, bo wiem, że takich nie lubicie.
Dobra, przywiązuj. I lecimy. Okej. A więc jeszcze przeczytamy tą książeczkę. Bla, 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 mniejsza z tym. Dotrzemy do tego wraku, gdziekolwiek on jest. Bunkier na ścianie klifu, no. Gdzież to jest? Coraz dalej się to wydaje. Więc nie wiem, czy dobrze robię, że tak idę w ciemno, bo zaraz mi coś tu wyskoczy. I będę miał wałka. Gdzieś daleko to? Gdzież to jest? Czekajcie. Endurance. Rozbierają okręt na kawałki. Tak, rozbierałem okręt na kawałki. Czekajcie, ja sobie tu pozbieram. Wejdziemy jeszcze w ognicho, może coś będziemy mogli ulepszyć. Strzelba powtarzalna. Możemy coś tu ulepszyć chyba. Czekajcie. Strzelba? Tutaj nie będzie strzelby chyba. Lol, opanowano. Nie, tu nic nie będzie. Chciałem strzelbę. Umiejętności sprzęt. O to mi chodziło. Tak, więc ulepszymy tą strzelbę być może sobie. Naboje zapalające. No to się może przydać, ale mamy za mało surowców, tak więc nic niestety nie ulepszymy. Dobra, a więc to by było na tyle. W kolejnym odcinku udamy się w tamto miejsce. Tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Cześć!